Mnie bardzo ciekawi, bo kanał nazywa się Mówiąc Inaczej, ale pojawił się nowy cykl na kanale Myśląc Inaczej. Skąd się wziął pomysł na ten cykl? Ponieważ mam do powiedzenia trochę więcej niż tylko na temat języka. Ten deal nie miał gdzie wpadać. To nieprawda. To znaczy, to tak wyszło samo z siebie, ale to nie był cel nadrzędny. Dlatego, że chciałam poruszyć inne tematy. Przede wszystkim ja nie znoszę stereotypów. Nie znoszę stereotypów. No jesteś takim przykładem, jakbyś była nauczycielką języka polskiego, to już by nie było stereotyp. Ale to nie jedyny stereotyp brzydkiej polonistki, który chciałam zwalczyć. Jest ich mnóstwo, na przykład humanisty idioty, słoika niewdzięcznego. Co masz na myśli? No bardzo dużo się mówi o tym, że słoiki przyjeżdżają do Warszawy, marudzą, biorą tylko pieniądze, podatki płacą u siebie i tyle. A ja przecież 14 lat czekałam, żeby tu przyjechać. I pamiętam, kiedyś jechałam z taksówkarzem i opowiadałam temu taksówkarzowi o tym moim stosunku do Warszawy i o tym, że tak wszystko mi się tu podoba i tak to przeżywam. I on powiedział, Paulina, bo już przeszliśmy na ty, Paulina, gdyby same tak, tylko takie osoby przyjeżdżały do Warszawy, to to miasto odzyskałoby duszę. No i odzyskało. Bo potem nie przyjechałam. Potem? W którym roku przyjechałeś? Na studia. Ile ty masz lat, dziecko? A na ile wyglądam? Na tyle, że chciałbym wyprosić Krzyśka.